Skoro umiemy już mnożyć liczby ujemne i dodatnie, nauczmy się je dzielić. Jak się przekonacie, metodyka jest bardzo podobna. Jeśli obie liczby są dodatnie, wynik będzie dodatni. Jeśli tylko jedna z liczb jest ujemna, wynik będzie ujemny. Jeśli obie są ujemne, wynik będzie dodatni. Zachęcam Was, żebyście włączali pauzę i rozwiązywali zadania, zanim zrobię to ja, aby porównać wyniki. 8 podzielić przez minus 2. 8 przez 2 dałoby wynik 4, ale tu jedna z liczb jest ujemna? Właśnie ta. Więc wynik będzie liczbą ujemną. Dlatego 8 podzielić przez minus 2 równa się minus 4. Teraz minus 16 podzielić przez plus 4. Tu trzeba uważać. Plus 16 dzielone przez plus 4 dałoby wynik 4. Tu jednak mamy jedną liczbę ujemną, dokładnie jedną, zatem wynik będzie ujemny. Minus 30 podzielić przez minus 5. Plus 30 podzielić przez plus 5 dałoby wynik 6. Obie te liczby są ujemne, więc minusy kasują się nawzajem i wynik wynosi plus 6. Piszę ten plus, choć nie trzeba. Dodatnie 6. Przy dzieleniu dwóch liczb ujemnych, tak samo jak przy mnożeniu, wynik jest liczbą dodatnią. 18 podzielić przez 2. To jest podchwytliwe. Już od dawna umiecie to zrobić. To przecież dzielenie dwóch liczb dodatnich, czyli wynik będzie dodatni. Konkretnie, będzie równy 9. Kolejne zadania będą ciekawsze. Mamy tu złożone wyrażenie. Jednocześnie mnożenie i dzielenie. Zanim zajmiemy się dzieleniem, musimy pomnożyć licznik. Ta kropka to jeden z dwóch sposobów zapisywania mnożenia. Zamiast niej można pisać krzyżyk. Kropka jest stosowana dużo częściej, bo krzyżyk przypomina literę x. Chodzi o to, aby znak mnożenia nie mylił się z literą x, której powszechnie używa się w matematyce. Policzmy, ile to jest. Minus 7 razy 3 w liczniku, a potem podzielimy wynik przez minus 1. W liczniku mamy minus 7 razy 3. 7 razy 3 to 21, ale jedna z liczb jest ujemna, więc wynik wynosi minus 21. Czyli mamy minus 21 dzielone przez minus 1. Dzielenie dwóch liczb ujemnych daje wynik dodatni, w tym przypadku 21. Zapiszmy te zasady. Jeśli dzielimy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną, wynik jest ujemny. Jeśli dzielimy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, wynik też jest ujemny. Jeśli dzielimy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, wynik jest dodatni. I wreszcie, jeśli dzielimy liczbę dodatnią przez liczbę dodatnią, wynik też jest dodatni. Zajmijmy się ostatnim. To mnożenie, ale trzech liczb. Tego jeszcze nie robiliśmy. Podążamy od lewej do prawej. Najpierw przemnóżmy 2 przez 7. Obie liczby są ujemne, więc minusy się kasują. To wyrażenie w nawiasie daje nam wynik plus 14. Pomnóżmy teraz to 14 przez minus 1. Mamy Mnożenie z dokładnie jedną liczbą ujemną, więc wynik będzie ujemny, w tym przypadku -14. Teraz pokażę jeszcze dwa podchwytliwe zadania: 0 podzielić przez -5. Mamy 0 i -5, a 0 dzielone przez jakąkolwiek liczbę z wyjątkiem 0 daje wynik 0. Spróbujmy odwrotnie. Ile to jest minus 5 podzielić przez 0? Nie wiemy, ile wynosi wynik dzielenia przez 0. Podejmuje się próby ujęcia tego w jakieś ramy pojęciowe, ale na razie wynik jest nieokreślony. Po prostu nie wiemy, co się dzieje, gdy dzielimy liczbę przez 0. Tak samo jest z dzieleniem 0 przez 0. Jego wynik też jest nieokreślony.